Doszli rankiem do niewiarzy i przeprawili się, kto konno, kto przy ogonie końskim, kto na pęku łus. Poszło to tak prędko, ze aż Maćko Zbyszko, chlawa i ci z mazurów, którzy przyszli na ochotnika, dziwili się sprawności tego ludu i teraz dopiero zrozumieli, dlaczego bory, ni bagna, ni rzeki nie mogły powstrzymać wypraw litewskich. Wyszedłszy z wody, żaden nie zewrok odzieży, nie zrzucił ni wilczury, jeno suszyli się, nadstawiając grzbiety słońcu, aż miło się z nich jak ze smolarni i po małym wypoczynku ruszyli śpiesznym pochodem na północ. Ciemnym wieczorem dotarli do niemna. I tu przeprawa, jako przez rzekę wielką, a do tego wiosennymi wodami, nie była łatwą. Brud, o którym wiedział skierwoiło, zmienił się miejscami w topiel, tak że konie musiały pływać więcej niż na ćwierć stajania. Dwóch ludzi uniósł prąd tuż przy boku Zbyszka i Czecha, którzy na próżno chcieli ich ratować, albowiem z powodu ciemności i wzburzonej wody rychło stracili ich z oczu. Oni zaś nie śmieli wołać o ratunek, ponieważ poprzednio wódz wydał rozkaz, aby przeprawa odbyła się w jak najgłębszym milczeniu. Jednakże wszyscy inni dotarli szczęśliwie do drugiego brzegu, na którym przesiędzieli bez ognia do rana. O pierwszym brzasku całe wojsko rozdzieliło się na dwa oddziały. Z jednym skierwoiło kilwojło w głąb kraju na spotkanie owych rycerzy prowadzących posiłki do Gottesferder drugi powiódł Zbyszko wsteczku wyspie, aby zaskoczyć ludziom zamkowym, którzy naprzeciw tamtym wyjść chcieli. Dzień czynił się w górze jasny i pogodny, ale na dole bór, łęgi i krze przysłonione były gęstym, białawym oparem, który całkiem zakrywał dal. Była to dla Zbyszka i jego ludzi okoliczność pomyślna, albowiem Niemcy ciągnący od zamku nie mogli ich z dala dojrzeć i w porę cofnąć się przed bitwą. Młody rycerz Rad był z tego niezmiernie i tak mówił do jadącego obok maćka. Pierwej uderzę się o siebie, niż się w takim zobaczym, Daj Bóg tylko, aby nie zrzedniał choć do południa. To rzekuszy poskoczył naprzód, by wydać setnikom jadącym na przodzie rozkazy, niebawem jednak wrócił i rzekł. Nie za długo trafił na gościniec idący od przewozu przed wyspą do środka kraju. Tam się w gestwinie położym i będziemy na nich czekać. Skąd wiesz o gościńcu? Zapytał Maćko. Od chłopów tutejszych, których mam między ludźmi kilkunastu. Oni to wszędzie nas prowadzą. A jak daleko od zamku i od wyspy przypadniesz? W Mili. To dobrze, bo gdyby było bliżej, mogliby z zamku knechtów w pomoc pchnąć, a tak nie tylko nie nadążą, ale i krzyku nie usłyszą. Już ci, że o tym pomyślałem. Pomyślałeś o jednym, pomyśl, że i o drugim. Jeśli to wierne chłopy, wyślij ich dwóch albo trzech naprzód, aby który pierwszy obaczy Niemców, zaraz dawał nam znać, że idą. Ba, już i to zrobione. Wtedy jeszcze ci coś powiem. Każ stu albo dwustu ludziom, zaraz jak tylko bitka się zacznie, nie mieszać się do niej, je skoczyć i przeciąć drogę od wyspy. Pierwsza rzecz. Odpowiedział Zbyszko, ale już i takie rozkazy wydane. Wpadną Niemcy jakoby w potrzask albo jako w oklepce. Usłyszawszy to, Maćko spojrzał na bratanka życzliwym okiem, rad był bowiem, że Zbyszko mimo wczesnych lat życia tak dobrze wojnę rozumiał, więc uśmiechnął się i mruknął. Nasza prawa krew Lecz Giermek chlawa uradowany był w duszy jeszcze bardziej od Maćka, gdyż nie było dla niego większej nadbitwy rozkoszy. Nie wiem, rzekł, jak ci nasi ludzie będą się potykali, ale idą cicho, sprawnie i ochotę znać po nich okrutną. Jeżeli ów skierwoiło dobrze wszystko wymędrował, to żywa noga nie powinna wyjść ze skrętu. Da Bóg, mało się ich wymknie, odpowiedział Zbyszko. Ale kazałem jak najwięcej jeńców brać, a gdyby trafił się między nimi rycerz albo brat zejkani, to już koniecznie nie zabijać. A czemu to, panie? spytał Czech. Zbyszko zaś odrzekł. Pilnujcie i wy, aby tak było. Rycerz, jeśli z gości, to włóczy się po miastach, po zamkach, siła ludzi widuje i siła nowim słyszy, a jeśli zajkani, to jeszcze więcej. Toć Bogiem, a prawdą po to ja tu przyjechałem, żeby kogoś znaczniejszego pochwycić i zamianę uczynić. Jedna mi ta droga ostała, jeżeli jeszcze ostała. To rzekłszy, dał ostrogi koniowi i znów wysunął się na czoło oddziału, aby wydać ostatnie rozporządzenia i uciec razem od smutnych myśli, na które brakło i czasu, albowiem miejsce na zasadzkę wybrane nie było już zbyt odległe. Czemu to młody pan tuszy, że jego niewiastka jeszcze żyje i że się w tych stronach znajduje? Spytał Czech. Bo jeśli jej Zygfryd od razu w Szczytnie w pierwszym zapędzie nie zamordował od paru maćko, to sprawiedliwie można się spodziewać, że jeszcze żywa. A jeśli by ją był zamordował, to by szczytnicki ksiądz nie był nam takich rzeczy rozpowiadał, które przecie i słyszał. Ciężka to rzecz nawet dla największego okrutnika podnieść rękę na niewiastę bezbronną, ba. Na dziecko niewinne. Ciężka, ale nie dla krzyżaka. A księcia witoldowe dzieci? Prawda jest, że wilcze oni serca mają, wszelako i to prawda, że wszczytnie jej nie zgładził, a że sam w tę stronę pociągnął, więc może i ją w którymś zamku ukrył. Hej! Żeby się to tak udało tę wyspę i ten zamek ubiec. Spojrzyj jeno na tych ludzi rzekł Maćko. Pewnie. Pewnie. Ale mam ci ja jedną myśl, którą młodemu panu powiem. Choćbyś miał i dziesięć dzidami murów nie rozwalisz. To powiedziawszy ukazał Maćko na szeregi dzid, w które większa część wojowników była uzbrojona, po czym zapytał. Widziałeś kiedy takie wojsko? A Czech rzeczywiście nic podobnego nie widział. Przed nim jechał gęsty zastęp wojowników i jechał bezładnie, bo w boru i wśród krzów trudno się było trzymać szeregów. Zresztą piesi pomdrugeszani byli skonnymi i by nadążyć krokom końskim, trzymali się grzyw, kulbak i ogonów. Barki wojowników pokryte były skórami wilków, prysiów i niedźwiedzi, z głów sterczały to kłydzicze, to rogi jelenie, to kosmate uszy. Także gdyby nie broń stercząca w górę i niesmoliste łuki i kobiełki ze strzałami na plecach, patrzącym z tyłu mogłoby się wydać, zwłaszcza we mgle, że to całe gromady dzikich leśnych bestii wyruszyły z głębi leśnych mateczników i ciągną gdzieś na wyraj rządzą krwi lub głodem. Było w tym coś strasznego, a zarazem tak niezwyczajnego, jak gdyby się patrzało na ów dziw zwany gomon, w czasie którego, jak prostactwo, zrywają się i idą przed zwierzęta, a nawet kamienie i krzaki. To też na ów widok jeden z owych z Łękawicy, którzy przybyli z Czechem, zbliżył się do niego, przeżegnał się i rzekł. W imię ojca i syna, być ze stadem prawych wilków idziem, nie z ludźmi. Klawa zaś, choć sam pierwszy raz podobne wojsko oglądał, odrzekł jako doświadczony człowiek, który wszystko przeznał i niczemu się nie dziwi. Willse i stadem w zimie chadzają, ale krzyżacka jucha smakuje i na wiosnę. A rzeczywiście była już wiosna maj. Leszczyna, którą bur był podszyty, pokryła się jasną zielenią. Z mchów puszystych a miękkich, po których stąpały bez szelestu nogi wojowników, wydobywały się białe i sinawe sasanki oraz młode jagodisko i ząbkowana paproć. Zmoczone obfitymi drzami drzewa pachniały wilgotną korą, a z leśnego podłoża biła surowa woń opadłego igliwia i próchna. Słońce grało tęczą na zwieszonych wśród liści kroplach i ptactwo głosiło się w górze radośnie. Oni szli coraz prędzej, bo Zbyszko przynaglał. Po chwili przyjechał znów na tyły oddziału, gdzie był maćko z Czechem i mazurskimi ochotnikami. Nadzieja dobrej bitki widocznie ożywiła go znacznie, bo w twarzy nie miał zwykłej troski i oczy świeciły mu po dawnemu. Noże! Zawołał: W przodku nam teraz iść, nie w ociągu. I powiódł ich na czoło oddziału. Słyszycie, rzekł jeszcze może zaskoczył niemców niespodzianie, ale jeśli ceo wymiarkują i w szyku zdołają stanąć, to już ci pierwsi uderzym, bo zbroja na nas godniejsza i miecze lepsza. Tak ono i będzie. Rzekł Maćko. Inni zaś osadzili się mocniej w kulbakach, jakby już zaraz mieli uderzyć. Ten i ów nabrał w piersi powietrza i zmacał, czy kort łatwo z pochew wychodzi. Zbyszko powtórzył im jeszcze raz, aby jeśli wśród pieszych knechtów znajdą się rycerze lub bracia w białych płaszczach, na zbroi, nie zabijać ich, jeno nie wolę brać, po czym skoczył znów do przewodników i po chwili zatrzymał oddział. Przyszli do gościńca, który od przystani leżącej naprzeciw wyspy biegł w głąb kraju. Właściwie nie był to jeszcze prawdziwy gościniec, ale raczej szlak niedawno przez lasy przetarty i wyrównany tylko o tyle, aby wojska i wozy od biedy mogły przejść po nim. Z obu stron wznosił się wysokopienny bór, a po obu brzegach piętrzyły się dla otwarcia drogi pnie sosen. Leszczynowe pod było miejscami tak gęste, że przesłaniało całkiem głąb leśną. Wybrał przy tym zbyszko miejsce na zakręcie, aby nadchodzący, nie mogąc nic dojrzeć z dala, nie mieli czasu albo cofnąć się w porę, albo ustawić w bojowym szyku. Tam zajął oba boki szlaku i kazał czekać nieprzyjaciela. Z życi zborem i z leśną wojną młodzini przypadli tak sprawnie za kłody, za wykroty, za leszczynowe krze i kępy młodej jedyny, jakby ich ziemia pochłonęła. Człowiek się nie ozwał, koń nie parsknął. Od czasu do czasu koło zaczajonych ludzi przeciągał to drobny, to gruby zwierz leśny i dopiero niemal się o nich, rzucał się z przerażeniem i fukiem w bok. Chwilami zrywał się powiew i napełniał burszumem uroczystym i poważnym. Chwilami cichnął, a wówczas słychać było tylko odległe kukanie kukułek i bliskie kucie dzieńciołów. Żmudzini słuchali z radością tych odgłosów, albowiem szczególnie dzęcioł był dla nich zwiastunem dobrej wróżby. Było zaś owych ptaków pełno w tym boru i kowanie dochodziło ze wszystkich stron usilne, szybkie, podobne jakby do pracy ludzkiej. Rzekłbyś, wszystkie tam miały swe kuźnie i od wczesnego rana zabrały się do gorliwej roboty. Maćkowi i mazurom zdawało się, że słyszą ślub pobijających kropie na nowym domu, i przypomniały im się strony rodzinne. Lecz czas upływał i dłużył się, a tymczasem nic nie było słychać prócz szumu leśnego i głosów ptactwa. Gła leżąca na dole zrzedła, słońce podniosło się znacznie i jeło przygrzewać, a oni leżeli ciągle. Wreszcie chlawa, któremu znudziło się oczekiwanie i milczenie, pochylił się do ucha Zbyszka i począł szeptać. Panie, jeśli da Bóg, żaden z psubratów nie ujdzie, czy byśmy nie mogli nocą pociągnąć pod zamek, przeprawić się i zdobyć go niespodzianie. A to myślisz, że tam łodzi nie strzegą i hasła nie mają. Strzegą i mają odszepnął Czech, ale jeńcy pod nożem hasło powiedzą: ba. Sami się po niemiecku do nich obezwą. Byle na wyspę się dostać, to sam zamek. Tu przerwał, gdyż Zbyszko położył mu nagle dłoń na ustach, albowiem z doszło kruka. Cichaj. Rzekł to znak. Jakoś we dwa pacierze później na szlaku zjawił się żmójdzin na małym kudłatym koniu, którego kopyta obwinięte były w skórę baranią, tak aby nie wydawały tętentu i nie zostawiały śladów na błocie. Jadąc, rozglądał się bystro na obie strony i nagle usłyszawszy zgąszczy odpowiedź na krakanie, nurknął w las, a po chwili był już przy zbyszku. Idą rzekł.